Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i witam Was w nowym roku, więc na samym początku szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok w Waszym życiu i że uda Wam się osiągnąć wszystko to, co sobie zaplanowaliście. A ja zaczynam ten rok od podsumowania właśnie ostatniego i zastanawiałam się, jak to chcę zrobić w tym roku i postanowiłam, że zrobimy trzy filmy. Najlepsze tanie kosmetyki 2019, najlepsze drogie kosmetyki 2019 i najlepsze produkty do pielęgnacji 2019, dlatego że jak wiecie, ja uwielbiam pielęgnację, więc mam trochę tych kosmetyków, a nie chciałam, żeby te filmy były jakieś bardzo długie, dlatego postanowiłam to w tym roku podzielić. Zobaczymy, jak Wam się to spodoba, jeżeli nie, no to za rok znowu wrócę do nagrania tylko jednego filmu, ale chciałam w tym roku troszeczkę zmienić i zaczynamy. Zaczniemy od tych drogich kosmetyków, dlatego że kiedy się malowałam, to już zdążyłam nałożyć więcej tych drogich, więc pomyślałam, że dobra, zaczniemy od tych droższych, a następny film to będzie właśnie o tych tańszych i wtedy też te kosmetyki będę miała na twarzy, żebyście mogli zobaczyć, jaki jest ich efekt. To co, może zaczniemy najpierw od twarzy. Nie pokażę Wam tutaj żadnej bazy, dlatego że cały czas kocham Smashbox Primerizer i dla mnie to jest najlepsza taka droższa baza, a mówiłam już o niej w filmie z najlepszymi kosmetykami 2018 roku, więc jak widzicie, cały czas jej używam i dalej ją uwielbiam. Zresztą, jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak teraz się mają moje ulubione kosmetyki w 2018, to w poniedziałek właśnie wrzuciłam film z takim update'em, co dalej o nich myślę, czy dalej uwielbiam, czy może znalazłam coś lepszego, to tam Was jakby to zapraszam. Ale mam za to już nowy podkład i mój ulubiony taki droższy podkład w 2019 to zdecydowanie był to Too Faced Born This Way. Mam go dzisiaj też właśnie na twarzy, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak on wygląda, no to możecie. Odcień, jaki mam, to Snow. Znajdziecie oczywiście kosmetyki Too Faced w Sephorze i Too Faced zawsze wchodzi na te wszystkie promocje, więc warto zawsze poczekać, aż będzie trochę taniej. No i to jest podkład oczywiście z pompką, więc bardzo fajnie. W ogóle samo opakowanie jest takie konkretne, szklane i jest to podkład, który dla mnie jest idealny na co dzień. Jeżeli chcę mieć troszeczkę mocniejsze krycie, jeżeli chcę, żeby on się bardzo długo utrzymał, jeżeli chcę takie wykończenie, powiedziałabym naturalne, ale bardziej w stronę matu, na pewno to nie jest podkład rozświetlający, nawilżający czy dodający jakiegoś glow. Nie, to jest taki klasyczny podkład ze średnim kryciem, który będzie się długo utrzymywał. Myślę, że się sprawdzi i do cer suchych, jeżeli nałożyć taką konkretnie nawilżającą bazę, i do cer mieszanych, i wiem, że też bardzo dużo osób z cerą tłustą go lubi, więc mimo, że mówi się, że nie ma podkładów uniwersalnych, to myślę, że to jest jeden z takich, który najbliżej ma do takiego podkładu uniwersalnego, więc ja naprawdę się z nim polubiłam. Myślę też, że jeżeli nałożycie go pędzlem, to oczywiście to krycie będzie jeszcze większe i można będzie tutaj to krycie budować, więc ja go lubię, on też nie podkreśla jakoś mocno porów, chociaż to, czy będzie podkreślał pory, czy nie, zależy też dosyć mocno od aplikacji tego podkładu, ale ja się z nim bardzo polubiłam, fajnie wygląda na twarzy przez cały dzień, więc jak najbardziej go mogę Wam polecić, zresztą wszystko, co pokazuję w tym filmie, logiczne. Korektor. To zdecydowanie jest korektor, który w ogóle przewijał się u mnie w kosmetyczce przez cały rok. Zaczęłam go właśnie używać na początku 2019 i to jest Laura Mercier Flawless Fusion. Wygląda trochę marnie, dlatego że misiu mi się kiedyś do niego dopadł i nie zauważyłam, a później znalazłam go w legowisku jego. Nie mam pojęcia, kiedy on mi musiał spaść, że tego nie zauważyłam. I to jest korektor dla osób, które poszukują takiego korektora, który będzie nawilżał, nie będzie zbyt mocno wchodził w zmarszczki, będzie miał takie do średniego krycia, ale będzie wyglądał bardzo, bardzo naturalnie na skórze. To jest właśnie korektor, który ja wybieram, jeżeli szukam czegoś takiego. On nie ma jakiegoś mega mocnego krycia, on nie jest matowy, bardziej bym właśnie powiedziała, że jest taki delikatnie rozświetlający, albo że ma właśnie takie bardzo naturalne wykończenie. No i naprawdę bardzo, bardzo go lubię za to, co robi, za to, jak wygląda pod oczami, więc to jest kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. No i teraz mam, słuchajcie, o dziwo, dwa pudry. I to są dwa pudry, które pokochałam właśnie w tym minionym roku. I na początku coś, co ma już denko. To jest Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Jeżeli chodzi o pudry, to ja zdecydowanie jednak idę ku tym droższym, dlatego że one po prostu wyglądają dużo lepiej na skórze. Chociaż w tych tajnych ulubieńcach też Wam coś pokażę. Natomiast no to jest to, czego używałam od pół roku.
non stop, dzień w dzień, nie zmieniałam w ogóle pudrów, dlatego no jak widzicie już to odenko jest dosyć spore i używam tego pudru pod oczy i na twarz, to jest też pierwszy puder prasowany, który mogę używać pod oczami, on wygląda genialnie. To nie jest puder taki typowo matujący, powiedziałam, że to jest bardziej coś wykończeniowego i wygładzającego, bo on zdecydowanie daje ten efekt wygładzenia, szczególnie jeżeli nałożycie sobie właśnie na jedną stronę i później na drugą, to zobaczycie ten efekt i no naprawdę, kurczę, bardzo go lubię, żałuję, że jest taki drogi i żałuję, że no myślę, że on w ciągu pół roku mi się pewnie skończy, chociaż w sumie to jak rok używania to nie jest tak źle, tylko też weźcie pod uwagę fakt, że ja nie używam, nie maluję się codziennie, więc no to też troszeczkę na dłużej mi starczy, ale jest to coś zdecydowanie, czym warto się zainteresować, więc jeżeli gdzieś tam będziecie mieć Charlotte pod nosem, to no popatrzyłabym sobie bardziej na niego. Ja mam go w odcieniu 1 fair. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, dlatego że wiem, że teraz jest właśnie ten okres studniówkowy, to ten puder jak najbardziej się sprawdzi. Ten od razu mówię, że na pewno nie, bo on robi ogromny flashback, ale no na co dzień nie robicie, przynajmniej ja nie robię, zdjęć z flashem, tak wiecie, po prostu robiąc makijaż, więc mi to osobiście nie przeszkadza, ale jeżeli tam jakieś, wiecie, imprezy, większe wyjścia, gdzie będą robione te zdjęcia, to na pewno to nie jest to, co chcecie nałożyć na twarz. A to jest Make Up For Ever Ultra HD Micro Finishing Loose Powder i to jest właśnie puder już sypki, który daje, powiedziałabym, że podobny właśnie efekt do Charlotte, bo on też przepięknie wygładza, przepięknie utrwala makijaż, znowu nie jest to bardzo matujący puder, ale właśnie bardzo mocno odbija światło, więc nawet jeżeli nałożycie go zbyt dużo, a jesteście ciemniejsze, no to ten taki biały efekt delikatnie może się przebijać, natomiast jeżeli macie jaśniejszą karnację, to nic takiego tutaj się nie dzieje, ale to jest puder właśnie, którego używałam przed Charlotte i no tak z parę miesięcy regularnie cały czas po niego sięgałam. Ja mam tą właśnie wersję taką próbkową i też Wam ją polecam, bo ona jest mniejsza, kosztuje poniżej stówki, więc nie jest to aż tak drogi produkt, no ale jednak jest to Make Up For Ever, więc stwierdziłam, że wrzucę go tutaj do tego filmu, bo nie, no nie kosztuje ten puder 20 zł, ale jest warty, jeżeli poszukujecie właśnie czegoś takiego wygładzającego i utrwalającego makijaż i on też się świetnie sprawdzi pod oczami, bo to jest też dla mnie ważne, zazwyczaj miałam tak, że puder pod oczami nie sprawdzał mi się na całą twarz i na odwrót, a tutaj o dziwo te dwa pudry sprawdzały się i pod oczy i na całą twarz tak samo dobrze. Jeżeli chodzi o takie produkty jak rozświetlacz czy róż, to nie mam Wam tutaj nic do pokazania, dlatego że to co pokazałam Wam rok temu dalej jest aktualne co do kosmetyków takich droższych, ale jeżeli chodzi o bronzer, no to no muszę o tym powiedzieć, dlatego że znowu do niego w ostatnich miesiącach wróciłam i rok temu go nie pokazywałam, więc pomyślałam, że teraz Wam to pokażę, bo dla mnie jest to najlepszy bronzer taki droższy, jaki istnieje. Próbowałam różnych innych, próbowałam Huli. Dla mnie, ja nie rozumiem, gdzie jest ten szał, a to faktycznie jest coś, co wygląda przepięknie na policzkach, ma świetny kolor, nie jest zbyt matowy, bardzo dobrze się rozciera i wygląda po prostu genialnie na skórze. To jest Marc Jacobs Tantastic. To był przez jakiś czas produkt limitowany, ale w końcu później wprowadzili już go do stałej sprzedaży, z czego bardzo się cieszę, no bo ten jest naprawdę świetny produkt, ale wydaje mi się, że też to całe opakowanie no trochę zajdzie, zanim się je zużyje. Fajne jest też to, że macie tu faktycznie bardzo dużo lusterko, więc nawet jeżeli zabieracie go na wyjazd, no to w razie co to lusterko macie, którym, przy którym spokojnie wykonacie sobie makijaż. I to jest też bronzer, który mam dzisiaj na twarzy, więc możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. To nie jest bronzer do konturowania. Powiedziałam, że to jest taki, on jest na tej takiej, wiecie, stronie bardziej ciepłej, ale znowu nie jest pomarańczowy. Widzicie, on ma naprawdę taki idealny odcień do, no takiego powiedziałam, połączenia właśnie bronzera z konturem, więc bardzo go polecam. No ja go używam cały czas i jestem bardzo, bardzo zadowolona. I to są już wszystkie produkty do twarzy, teraz przechodzimy może do cieni. Tutaj mam dwie palety Wam do pokazania. Pierwsza, no to oczywiście klasyk, coś co uważam w dalszym ciągu, że każdy powinien mieć w swojej toalecie, to jest Anastasia Soft Glam. I to jest też tak naprawdę jedyna paleta Anastazji, która w 100% do mnie przemawia, z którą w 100% mogę się utożsamić. Macie tutaj kompletną paletę, beżowy cień na całą powiekę, czarny jako kreska, czy jako mocniejsze przyciemnienie zewnętrznego kącika, cienie matowe i do załamania, i do też zewnętrznego kącika, takie chłodniejsze, bardziej ciepłe, neutralne. Mamy tutaj też właśnie metaliczne kolory, które moim zdaniem, no jeżeli chociaż raz ktoś używał turbopigmentów, no to zawsze będzie czuł taki niedosyt, ale też znowu, jeżeli nie lubicie takiego mega mocnego blasku, jak mam na przykład dzisiaj, no to to jest coś fajnego. To jest zdecydowanie paleta, która myślę, że będzie użyteczna, czy też na prezent, czy jeżeli szukacie właśnie takiej jednej palety
na co dzień, to myślę, że to będzie coś, co, no z czego po prostu będziecie zadowoleni, bo cienie są bardzo dobrej jakości, fajnie się blendują, raczej nie robią plam. Tam czasami miałam problem z tym odcieniem Mulberry. To jest tutaj ten, to jest w ogóle przepiękny kolor, ale faktycznie czasem miałam z nim problemy. Natomiast inne cienie świetne i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Więc tutaj była taka typowo neutralna, to teraz mega kolorowa. To zdecydowanie będzie to Be Perfect Carnival XL Pro Palette i to jest ta paleta większa, która wyszła właśnie w 2019 i to jest dla mnie paleta kompletna znowu dla osób, które nie tylko chcą takich cieni neutralnych jak właśnie w Soft Glam, ale też chcą coś bardziej kolorowego, no taką typową tęczę, ale bardzo, bardzo mocno rozbudowaną, no bo macie tutaj właśnie żółte odcienie, pomarańczowe, czerwone, fioletowe, zielone, niebieskie, ale też macie tutaj dwa rządki takich typowo właśnie cieni neutralnych. Są tu jeszcze rozświetlacze, które akurat mi nie przypadły do gustu i ja ich nie lubię i nigdy ich więcej nie użyłam po wykonaniu filmu, bo film z tą paletą i film z tą paletą jest na kanale, tak samo jak osobny film z testem tego podkładu, więc jak ktoś, to Wam podlinkuję może w opisie. Ale znowu jest to paleta z genialnymi cieniami matowymi, idealnymi właśnie do pracy, czy na klientkach, czy tak wiecie, w zaciszu po prostu domowym, bo one się genialnie blendują, nic tutaj się takiego złego nie dzieje, nie robią się plamy. Z tego co pamiętam, to ona się trochę osypuje, ale tak jak zawsze Wam mówię, ja zawsze najpierw robię makijaż oczu, a dopiero makijaż twarzy, przez to macie bardziej taki czysty makijaż twarzy, bo tam nawet jak coś tam Wam opadnie, to jak strzepiecie pędzlem, zawsze coś tam zostanie, a jeżeli najpierw robicie oczy, a potem twarz, no to to wygląda po prostu dużo schludniej, więc tak, zdecydowanie jest to paleta, którą mogę Wam polecić. Ona jest droższa, bo ona kosztuje około 200 zł, ale jak na też na tyle, ile macie tutaj produktu, no to też moim zdaniem ta cena nie jest taka zła. Jedyny produkt, którego niestety nie mam, to jest tusz do rzęs i to jest maskara z Nubli Major Pleasure. W tym roku udało mi się zużyć dwa opakowania aż. Ona kosztuje 70 zł, więc niby to też nie jest aż tak dużo, ale jak na to, ile mamy tuszy do wyboru i na to, jak tanie mogą być tusze, no to jednak to 70 zł troszeczkę, to jest troszeczkę, ale zdecydowanie jest to jedna z lepszych maskar, jakie używałam. Ma genialną szczoteczkę, tutaj gdzieś się postaram wrzucić Wam fotki, bo no nie mam już tej maskary, więc nie mogę Wam jej pokazać, ale też zawsze, kiedy ją miałam, pytałyście się mnie, co mam na rzęsach. Ona się utrzymuje cały dzień, po treningu nic się nie działo, w ogóle się nie osypywała, więc tak naprawdę dla mnie to jest maskara idealna i ja nie mam się w ogóle w żaden sposób do czego przyczepić, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam. W wersji takiej drogeryjnej też będzie jedna genialna maskara, więc jeżeli nie chcecie wydawać tyle pieniędzy, to poczekajcie, może akurat tamta też Wam się spodoba. No ale musiałam o tej z Nubli wspomnieć, więc informuję, że koniecznie Nubla. Okej, więc jeżeli już jesteśmy przy Nubli, to zostały mi jeszcze dwa produkty też właśnie z tej marki i to będą produkty do ust. W ogóle dla mnie Nubla robi jedne z lepszych produktów do ust, takich droższych. No i oczywiście, jeżeli oglądacie mnie regularnie, no to wiecie, że muszę Wam pokazać konturówkę z Nubli w odcieniu Closer. To jest dla mnie idealny odcień na co dzień, w ogóle do wszystkich pomadek, bo to jest taki odcień neutralny. Dzisiaj mam ją na ustach, na całych ustach. I na środku mam inny kolor, który zaraz Wam pokażę, ale no to jest właśnie taki odcień, który sprawdzi się i jako po prostu nałożenie na całe usta, i jako konturówka do takich neutralnych kolorów, ale też do takich mocniejszych, jeżeli nie chcecie kupować wszystkich kolorów konturówek, to myślę, że to będzie taki, no, uniwersalny kolor. Nie jest aż też taka droga, a starcza na bardzo długo, no co prawda już tu, jak widzicie, mam końcówka, ale to jest konturówka, której używam przez cały rok, więc myślę, że no nie wiem, dwa miesiące i już ją zużyję, ale faktycznie trochę mi starczyła. No naprawdę uwielbiam ją za konsystencję, za kolor, za w ogóle formułę, bo ona faktycznie utrzymuje się, słuchajcie, cały dzień. Jeżeli chcecie mieć pewność, że właśnie pomadka wytrzyma cały dzień, nałóżcie sobie konturówkę właśnie na całe usta i dopiero wtedy pomadkę, bo zauważyłam, że jeżeli obrysowywałam tylko usta i później pomadkę, to ta pomadka się zjadała, a konturówka mi zostawała, to później się już wycwaniłam i nakładałam konturówkę na całe usta i wtedy też ta pomadka po prostu dłużej się trzymała, więc to jest coś, co muszę koniecznie Wam polecić. A jeżeli chodzi o pomadkę, no to oczywiście znowu Nubla, bo ja w ogóle uwielbiam też te pomadki z Nubli w sztywcie i to jest odcień Chloe. I to jest taki właśnie nude. Mam go tutaj, mogę nałożyć trochę więcej. Okej, widzicie? To jest trochę jaśniejszy odcień niż ta konturówka, bo kiedy zrobię Wam swatche, tak to wygląda na swatchu, czyli tutaj macie właśnie konturówkę, a tu jest ta pomadka
w odcieniu Chloe i też zawsze, kiedy miałam na przykład ten duet albo miałam tylko tą pomadkę z Nabli, to pytałyście się mnie, co właśnie mam na ustach, no bo to jest taki, kurczę, słuchajcie, idealny po prostu odcień na co dzień. Jeżeli szukacie takiego idealnego nudu, no to bardzo Wam polecam te. Jeżeli chodzi o te pomadki z Nabli, one są matowe, utrzymują się bardzo długo, delikatnie może wysuszają usta, ale na pewno nie tak mocno jak pomadki płynne, dlatego że to jest no, pomadka w kremie, więc ona będzie też bardziej kremowa i bardzo je polubiłam i to zdecydowanie są właśnie moje ulubione takie droższe pomadki. Testowałam z Narsa, miałam też z YSL, ale zdecydowanie Nabla jednak tutaj w tym aspekcie rządzi. I już ostatni, 10 produkt, który chciałam Wam pokazać w tym filmie, no to oczywiście to muszą być pędzle. I są to pędzle z Hakuro serii J. Mówiłam o nich nieraz na kanale w ciągu tego całego roku, ale naprawdę to są najlepsze pędzle, jakie miałam kiedykolwiek. Pokazuję Wam je w tym filmie, dlatego że to nie są tanie pędzle. Jeden kosztuje tak około 50 zł. Ale tak, zdecydowanie muszę Wam polecić ten pędzel do rozświetlacza z Hakuro J. No to ten. J790 i właśnie chodzi mi tutaj o tą całą serię J, czyli te takie najbardziej ekskluzywne, jakie mają w swojej ofercie. I to jest właśnie pędzel, którym nakładam zawsze rozświetlacze. Idealnie mi się to do niego sprawdza, idealny ma wymiar i tutaj przepięknie właśnie wchodzi, wybaczcie. Więc to jest pędzel do rozświetlacza, mój ulubiony. No i oczywiście po prostu pędzle do oczu, genialna jakość, nie tracą włosia, są mega miękkie, idealnie rozcierają, nic się z nimi nie dzieje po praniu, no są po prostu genialnej jakości, więc jeżeli szukacie czegoś, co Wam starczy na wiele, wiele lat, bo ja mam pędzel z Hakuro już od 8 lat i one cały czas żyją. I to nie jest po prostu, wiecie, taki zakup, który kupujecie co roku, bo jeżeli będziecie dbać o pędzle, one Wam starczą na wiele, wiele lat, więc bardzo Wam polecam te. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o moje najlepsze kosmetyki, takie droższe w 2019 roku. Myślę, że więcej będzie tych tańszych, bo faktycznie w ubiegłym roku testowałam bardzo dużo takich tanich kosmetyków i znalazłam naprawdę prześwietne perełki, więc to będzie niedługo. A teraz dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jaki jest Wasz jeden ulubiony produkt taki droższy, który odkryliście albo używaliście najwięcej właśnie w ostatnim roku. Bardzo jestem ciekawa, bo może coś znajdę nowego. Czemu nie? Jestem zawsze otwarta na testowanie nowych nowości. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!